A mój dzisiejszy gość to taki chyba pierwszy polityk, którego jako młodzieniec w 1997 roku był taki zjazd, był młodzieżówka RS-u i NZS. No i tam było polityków dorosłych trochę. Byli związkowcy, działacze związkowi, posłowie związkowi, w za dużych garniturach, prawda, z takimi twarzami związkowymi. No i nagle szmer na sali. Wszyscy mówią, słuchajcie, w tweedowej marynarce. Wiadomo, wiceminister spraw zagranicznych zupełnie taki, tak aż kontrast to aż świecił, jak wszedł na salę na tle tych działaczy politycznych i poszła taka informacja, to jest ten, co z Kałacha strzelał do komunistów w Afganistanie. Strzelałeś do jakiegoś komunisty z Kałasznikowa w Afganistanie? Strzelałem. No i właśnie, to szmer był nieprzypadkowy, a mój dzisiejszy gość, Radosław Sikorski, no wtedy rzeczywiście taki, no, aspiracyjny wzór młodzieży w tym AWS-ie, bo jednak... W AWS-ie ja trzymałem z frakcją śrubokrętów. A ja z kluczy francuskich, wiesz. A co to znaczy? No to była właśnie frakcja związkowa. I to był fenomen, uważam, to znaczy na skalę europejską, że związkowcy prowadzili odpowiedzialną politykę ekonomiczną. A ja, Radosław Sikorski, wtedy był wiceministrem obrony świętej pamięci Bronisława Geremka. Zaraz o tym porozmawiamy. Zapraszamy, Gabinet Cieni. Radosław Sikorski, który w tej chwili już ze swoją książką na liście bestsellerów napisał książkę Polska może być lepsza, ale jestem ciekaw, politycy piszą książki w dwóch sytuacjach. Jedną, jak ruszają z jakimś nowym projektem, wracają do polityki albo z impetem do tej polityki wchodzą, czasem w kampaniach, a czasem jak się trochę z tej polityki rozliczają, na zasadzie już nie chcą do niej wracać. Czy to jest początek nowego Sikorskiego, czy koniec Sikorskiego, ta książka? Raczej to drugie. Ja uważam, że jako poważne państwo... Raczej rozliczasz się z polityką, już do niej patrzysz na nią z dystansu, ekspercko uważam, i nie chcesz do niej wracać. Obowiązkiem moim było powiedzieć, jak się naprawdę robi politykę zagraniczną, no bo byłem przez 7 lat najdłużej urzędującym ministrem wolnej Polski. I uważam, że w poważnym państwie opozycja powinna wiedzieć, móc się uczyć, nie powinna rozpoznawać władzą. Ale to jest także podziękowanie dla ludzi MSZ-u. No i pokazanie, na jakiej trajektorii politycznej byliśmy. Byliśmy na trajektorii wejścia do grupy trzymającej władzę w Unii Europejskiej. Szkoda, że z niej zeszliśmy. No ale przecież wstajemy z kolan. No to co, to jednak... Znaczy teraz ja ta polityka mówi, właśnie nie, płynęliście w głównym nurcie, a dzisiaj to naprawdę odgrywam politykę suwerenną. Dzisiaj już można ocenić, czy te straty reputacyjne, które niewątpliwie są, dały nam jakieś realne korzyści. Bo ja się zgadzam, że czasami trzeba coś poświęcić. Trzeba sprawiać problemy czasem, żeby coś tak, otrzymać. Tylko, że tych korzyści brakuje. Znaczy, Rosja jest w izolacji, ale ma Krym. Korea Północna jest w izolacji, ale ma bombę atomową. Chiny mają problemy, teraz wojna handlowa ze Stanami Zjednoczonymi, prawda? Chiny to jest inny zupełnie gracz. Ale coś mają. A co my mamy? No dobrze, a co chce uzyskać ten rząd według ciebie? Znaczy bombę atomową raczej to nie w tej części świata. Wydaje i nie mi się, że obecny rząd w ogóle nie prowadzi polityki zagranicznej, tylko utwardzanie swojego elektoratu, pohukując na zagranicę. Bo polityka zagraniczna no jednak polega na tym, aby nasz kraj rósł w hierarchii państw. Aby był bezpieczniejszy, zamożniejszy i znaczył coraz więcej. A my w różnych rankingach międzynarodowych raczej idziemy w dół, niestety. No dobrze, to podsumujmy to na koniec ten wątek. A jednak ta relacja ze Stanami Zjednoczonymi, no wiadomo... Słynne twoje słowa o robieniu łaski Amerykanom. No czasem trzeba im tą łaskę porobić, ale czy nie uważasz, że to jest dobry kierunek, by lewarować się Stanami Zjednoczonymi, relacjami z Trumpem i słynnym już fortem Trump w tej części świata? Dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi to nasz obowiązek i tu nie ma kwestii. Chociaż to nie powinien być sojusz bezmyślny ani naiwny. No ale oparty na wojskowej bazie to nie jest ani bezmyślny, ani naiwny. Bo wojskową bazę to umowę ja podpisałem. No okej, ale powiedzmy stacjonowanie tutaj wojsk amerykańskich. A o stacjonowanie zabiegały kolejne rządy. Tylko, że przywódcy europejscy dzisiaj no, raczej zachowują ostrożność w relacjach z prezydentem Trumpem, bo on jest nieprzewidywalny i to jest nieprzewidywalność mało kontrolowana. Więc Polska jest ważniejsza dla Stanów Zjednoczonych wtedy, gdy jest ważniejsza w Europie, a nie wtedy, gdy jest w sojuszu ideologicznym z prezydentem Stanów Zjednoczonych przeciwko Europie.
różne pomysły na pozycję Polski. Zobaczymy rzeczywiście, jak się one zakończą, bo po 2 latach to też pewnie trudno jednoznacznie wystawić ocenę. Ale wracając tutaj, przeglądam twoją książkę, tam jest dużo różnych, oprócz tej ukraińskiej części, która jest bardzo ciekawa, dużo różnych ciekawostek, ale tak się zastanawiałem, czy będziesz wiedział, pewnie ty będziesz wiedział, ale czy nasi widzowie, co masz wspólnego z Antoniem Macierewiczem, oprócz tego, że pracowaliście razem, co was łączy? No, ja bym powiedział od razu, zburzenie Pałacu Kultury. Czy nadal jesteś zwolennikiem, by zburzyć Pałac Kultury? Pani minister Omilanowska mi uświadomiła techniczną trudność, o której nie wiedziałem. Mianowicie Rosjanie nie mieli techniki konstrukcji stalowych wtedy. To jest konstrukcja tradycyjna i wobec tego ma dwa czy trzy razy większy fundament niż potrzeba, który jeszcze jest zatopiony, pocięty na kawałki Azbyt. Pancernik Gneisena. O, to tego nie wiedziałem. Bo... Więc nie będzie to łatwe. Chociaż materiał rozbiórkowy też ma swoją wartość. No ja uważam, że w Warszawie potrzebny jest park centralny. I to jest miejsce na ten park centralny? Tak. Uważam, że pałac urbanistycznie niszczy nam centrum Warszawy. A jak że to jest największy symbol komunizmu w Polsce. Więc uważam, że obejmuje go ustawa. To zróbmy tam Muzeum Terroru, tak jak Węgrza, nie burzmy pana. Znaczy, moje zdanie, lepiej zrobić z tego symbol niż burzyć. Dużo łatwiej, prościej, szybciej i skuteczniej. Ale tylko, że trzeba wydać setki milionów na jego remont. No ale i wyczyśćmy, wyremontujmy, zróbmy Muzeum Terroru. Państwo pańskie stać na to. To jest symbol komunizmu. No to zróbmy z tego symbolu. Jestem zdumiony. Dlaczego? Z symbolu komunizmu można uczynić właśnie symbol, by młodzi ludzie uczyli się, co to był komunizm, jak był zły. Jak go zburzymy? Nawet nie będą pytać. Mój syn mnie pyta, a co to tata jest? Ja mu tłumaczę. A tak zapytają mnie park, no to co, co to ten park, co tu kiedyś było? Nie zapytają. Ale co, a do ministra Macierewicza, jak wspominasz współpracę z ministrem? Były momenty, że współpracowaliście dobrze. Oczywiście w książce opisujesz, że stawiałeś warunek, żeby go nie było, ale... Czy powiedziałbyś o nim coś dobrego? Bo że złe, to wiadomo, jest człowiekiem, jest człowiekiem kulturalnym i pracowitym, tylko bardzo szkodzi Polsce. Sposób, w jaki zlikwidował wywiad wojskowy stworzony w wolnej Polsce, był skandaliczny. Utrata w łączności z agenturą, nazwanie agentów w raporcie osławionym, no, na co jest przecież paragraf kodeksu karnego. I skutki tego płacimy do dziś, bo poważne wywiady sojusznicze mówią, jak wy nie chronicie waszych tajemnic, to z jakiej racji się spodziewacie, że my się podzielimy z wami naszymi tajemnicami? To było skrajnie nieodpowiedzialne. A jak już jesteśmy w tym miejscu książki, piszesz też o tym, że przejście do Platformy twoje wyglądało w ten sposób, że najpierw spotkałeś się z Pawłem Grasiem i ze Schetyną i pytałeś ich, czy na serio, czy nie na serio. Nie na serio to ten Senat, a na serio to Sejm. Ale to zresztą Pawłowi Grasiowi... Mimo, że bardzo cenię Senat, tam poziom dyskusji jest wyższy. Tak, ale... Trudniej jest zostać senatorem. Ale jak to było? Później było spotkanie z Donaldem Tuskiem w 4 oczy? Tak. I tam padły propozycje dla ciebie. Jak to wyglądało w tych czasach? To było na zasadzie, dobra, Radek, witamy, czy masz jakieś zadania do zrobienia, bierzemy cię na twarz kampanii, czy też nie ma warunków? Ja byłem takim uchodźcą politycznym z PO-PiS-u. Pierwszy uchodźca polityczny. Tak. Radosław Sikorski. No ale za rządów Marcinkiewicza było powszechne mniemanie, że rząd jest lepszy niż koalicja, która go wyłoniła. Ale potem, gdy premierem został prezes, rząd się bardzo radykalizował, no i mnie już było nie po drodze. I ta rozmowa dotyczyła przyszłości w Platformie, bo te rozmowy zawsze są najciekawsze, nie? Bo jakieś, jak to wyglądało? Wiem, że owoców morza, chociaż wszyscy cię kojarzą ze staśmami, no to mówią tam o ośmiorniczki, nawet taką w okoliczni chłopi, prawda, tam koło tam, gdzie mieszkasz, czasem tak cię określają, ale wiem, że ty w ogóle owoców morza nie lubisz. To jest w ogóle ciekawostka. Lepsze ośmiorniczki niż miska ryżu. No tak, ale podobno nie lubisz ośmiorniczek. Nie przepadam. Wolałbyś właśnie raczej no, że nie jesteś fanem. No to jest paradoks zawsze takich historii, że coś mówi, a Radosław Sikorski kojarzy się z ośmiorniczkami, a Radosław Sikorski nie lubi ośmiorniczek. To była zresztą darmowa przystawka od szefa kuchni. Ale jak jesteśmy przy tych taśmach, to czemu was te taśmy, bo zawsze ludzie nie lubią wiedzieć, jak się robi parówki i politykę. Na taśmach widać, jak się robi politykę i to nie bądźmy naiwni, wszystkie rozmowy polityczne wyglądają dość podobnie, no oczywiście zależy kto tam, ale generalnie podobnie. No i teraz tak, to czemu was te taśmy, tamten rząd, powiedzmy, przewrócił, a w sumie nie zaszkodził? Nie. Bo wynik mamy sejmikowy bardzo dobry, więc nie zaszkodziło Morawieckiemu teraz, że pojawił się na taśmach. Ja uważam, że to, co uruchomiło dynamikę naszej porażki, to były przegrane wybory prezydenckie, a nie taśmy.
taśmy działają dlatego, że pokazują dystans między sposobem, jaki się wszyscy komunikujemy prywatnie, a publicznie. Dzisiaj już wiemy, że nagrywając kilkaset godzin 100 najważniejszych ludzi w Polsce, nie stwierdzono ani jednego przestępstwa. Czyli są w tym sensie pomnikiem tego, jak uczciwą byliśmy ekipą. No a dzisiaj zła karma wraca. No, ja myślę, że każdego, jakby kto nie przeklina, niech w rozmowach prywatnych, niech pierwszy rzuci przekleństwem. Ale to pewnie nie o to też chodziło, bo chodziło o to, że jednak i skala była duża. Ja największy zarzut, jakbym miał postawić do taśmy, to taki, że w ogóle do nich doszło. Jak można dopuścić w państwie, że szefa służb specjalnych się nagrywa? No mówię o nagraniu Wojtunika. To jest naiwny argument. No. Każdy, kto był ochraniany przez BOR, wie, że nawet fizyczna ochrona to jest jakieś 50% ochrony fizycznej. A przed kelnerem, który w ostatniej chwili kładzie gwóźdź czy w doniczce wstawia, no to trzeba by każde pomieszczenie, do którego polityk wchodzi, przeszukiwać. To albo zajmuje rozmawiać parę godzin. W kabinetach. To jest niemożliwe. No Tusk się nie dał nagrać, bo nie chodził po restauracjach. No tak, premier ma swoją rezydencję, tak, nie każdy ma. Więc to było... Ja z tego zarzutu służbom nie robię. Zarzut można postawić gdzie indziej. Że nie miały rozpoznane, że ludzie w służbach biorą w tym udział i pracowali na rzecz opozycji. No, to ma swoją nazwę. I że prokuratura poszła po najmniejszej linii oporu, znając sprawę za czystą. No, jeżeli pracownicy służb specjalnych przyczyniają się do próby obalania rządu, to chyba nie muszę dopowiadać. No nie, prokuratura poszła po najmniejszej linii oporu, traktując to jako czysto kryminalną sprawę. Nie zbadała wątków zewnętrznych i nie zbadała wątków politycznych. Może jeszcze się kiedyś dowiemy. Potwierdziła się stara rzymska zasada. Zrobił ten, kto skorzystał. I wiemy też, że dysponuje dzisiejsza TVP Info. No ale Onet która, też dysponuje, więc... Która, nie, Onet nie dostał z sądu, a TVP Info ma, ma właśnie jakiś inny zasób taśm, który nie jest w dyspozycji prokuratury. Okay. Skandalem jest, że to nie jest badane. No może pewnie dowiemy się kiedyś więcej, a zazwyczaj z takimi historiami jest, że na samym końcu prawdy się nie dowiemy. Ale większym wstydem jest nagrywać ludzi, niż powiedzieć dupa. No, powiedzieć dupa to żaden wstyd. Jeszcze zależy też o kim, ale generalnie lepiej ogólnie powiedzieć. Jesteśmy przy polityce, trochę też przy polityce po wyborach, musimy o to zapytać. Jak oceniasz ten sukces Trzaskowskiego? Czy dojdzie jeszcze w Polsce do tego starcia Tusk-Kaczyński przy na przykład wyborach do Parlamentu Europejskiego? Modlę się. Ale że dojdzie, że Donald Tusk stanie na czele ruchu, powie na ubitej ziemi, tak? Dojdzie no już zadeklarował, że jeżeli prezes znowu wystartuje na prezydenta, to on też. Ale to, że debata. Ale czy uważasz, że ta lista do Parlamentu Europejskiego, lista pod patronatem Tuska zawalczy z nie, dobrą nie będzie zmianą? Takiej listy. Natomiast te wybory uważam są... A w wyborach prezydenckich co myślisz, że może dojść do starcia Tusk-Kaczyński? Oby. No to są liderzy, realni liderzy największych obozów politycznych, więc... Pracowałeś nimi, i z jednym, i z drugim. Między nimi powinno się to rozstrzygnąć. Jak by wyglądała ta debata? Pracowałeś z jednym i z drugim? No, ta debata już miała miejsce i wiemy, jak się skończyła. To co, czas na dogrywkę? Myślę, że prezes powinien spróbować na koniec, spróbować jednak odwrócić tamten rezultat. A czy sukces Trzaskowskiego to taka szansa, że będzie nowy Tusk w cudzysłowie, czyli za ileś lat wyłoni się jako nowy lider Platformy Obywatelskiej? Jeśli osiągnie sukces w Warszawie, co jest niełatwe, ale no, Warszawa jest bardzo dynamicznym miastem, więc życzę mu jak najlepiej. Ten wynik wyborów jest ciekawy. Czy to Trzaskowski 2020? Nie, to chyba za wcześnie by było, ale wynik wyborów jest ciekawy, dlatego że PiS wygrał w sejmikach, ale opozycja wygrała jako prognostyk wyborów parlamentarnych. Bo jednak PiS z Kukizem dostali 38, a koalicja plus PSL plus SLD 48. To jest nie tylko wystarcza na sformowanie rządu, to wystarcza na Trybunał Stanu. I stąd sądzę nerwowość rzekomo zwycięskiego PiSu.
Dobra, no to słuchaj, no to ja, bo nawiązujesz do tego Trybunału Stanu. Ja co prawda jestem zablokowany przez ciebie na Twitterze, to od razu wiesz, jak już tak rozmawiamy, to mógłbyś mnie odblokować, ale odblokuję. I tak udało mi się zdobyć tego tweeta 46,9 na Trybunał Stanu Radosław Sikorski na Twitterze. 46,9 na Trybunał Stanu wystarczy po tych wynikach sondażu. Zrobiłeś taki wpis, no ale dobrze, no mieliście już ten Trybunał Stanu dla Kaczyńskiego i Ziobry, jak rządziliście i co? No i nic, no i dzisiaj Zbigniew Ziobro jest prokuratorem, oczywiście, a prezes Kaczyński odpowiada za zwycięstwo i jest szefem dobrej zmiany. Tak, wtedy panowała inna filozofia. Przypomnę, że Tusk zostawił Mariusza Kamińskiego przez 2 lata jako szefa służb. I to był taki gest, proszę bardzo, niech człowiek opozycji będzie szefem CBA, niech pilnuje naszych. Tylko potem się okazało, że Mariusz Kamiński był bardziej polityczny niż państwowy. I tym razem wydaje mi się, że jest inna sytuacja. Ludzie chcą zobaczyć, że łamanie konstytucji nie jest bezkarne. A to kto? Trybunał Stanu dla Dudy? Bo to jak zrozumiałem z tego tweetu, że to o to chodzi, tak? No, prezydent Duda stanął kilka razy przed wyborem. Czy być lojalnym wobec swojej przysięgi prezydenckiej, bronienia konstytucji, czy być lojalnym wobec prezesa? Podjął złą decyzję. I to jest takie przestępstwo urzędnicze, w której no już wiemy, że niektóre z tych decyzji były niezgodne z konstytucją. I wynika z tego, że to po tych wyborach, gdy było 46,9, będzie wniosek do Trybunału Stanu? No, myślę, że to jest nieuniknione. Pytanie tylko, czy prezes Kaczyński uniknie odpowiedzialności za sprawstwo kierownicze. Jest zwykłym szeregowym posłem, no co taki poseł może? No. Ale na przykład premier Szydło, która nie publikowała werdyktów Trybunału Konstytucyjnego. No ciekawy jest. Czyli tutaj będzie lista proskrypcyjna. Czy zezna, kto jej zabraniał, czy weźmie sprawę na siebie. Ciekawostka. No więc jak dzisiaj słyszeliśmy, Polska może być lepsza, to jest tytuł książki Radosława Sikorskiego. Ona może być lepsza pod warunkiem, że będą wnioski do Trybunału Stanu, ale też może być lepsza, bo będzie starcie Duda, no pewnie nie Kaczyńsko, Duda, być może premier Tusk, tak? Będzie takie starcie Duda. Polska może być lepsza w konkurencji od innych państw pod warunkiem, że będzie lepsza niż dzisiaj. Dzięki, to był Gabinet Cieni, zapraszamy za tydzień. Dziękuję.